Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Rosyjska agresja na Ukrainę była dominującym tematem ubiegłego roku. Konsekwencje wojny wpłynęły na gwałtowny wzrost inflacji, co przekłada się na kieszenie wszystkich Polaków. W tyle pozostaje ciągła walka o wypłatę unijnych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. W grach politycznych dziś podsumowanie minionego roku. Michał Buraczewski, zapraszam. Gry polityczne. A gośćmi audycji są wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jest z nami także poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2023 roku. I w studiu gościmy także posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 24 lutego putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę, a do naszego kraju wyruszyły setki tysięcy uchodźców. Czy polskie społeczeństwo i władze zdały egzamin z pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom? Minister Dariusz Piątkowski. Wydaje się, że tak. Sami Polacy wyraźnie to zauważają, ale także na arenie międzynarodowej ta pomoc i ze strony zwykłych Polaków, ale także rządu i samorządu jest wyraźnie zauważalna. Szkoda, że nie ma podobnej pomocy ze strony Unii Europejskiej, chociażby wsparcia finansowego dla tych działań, które związane są z pomocą uchodźcom. Praktycznie uchodźcy z Ukrainy traktowani są tak, jak obywatele polscy, otrzymują te same świadczenia socjalne, mogą korzystać z naszego systemu edukacji, naszej służby zdrowia, mają ułatwienia w zdobyciu pracy, w legalnym zatrudnieniu. I widać, że chyba są dobrze przyjmowani przez Polaków. Tak było to widoczne zwłaszcza na początku, ale teraz też nie słyszeliśmy chyba, i to myślę, że koledzy w studio to potwierdzą, nie słyszeliśmy jakichś negatywnych działań ze strony Polaków czy kogokolwiek. Nadal ci uchodźcy są przyjmowani bardzo dobrze. Po prostu Polacy pamiętają swoją historię, pamiętają, że także doświadczaliśmy agresji ze strony czy to Związku Sowieckiego, czy Rosji, czy Niemiec. Wielu Polaków, także i poprzednich pokoleniach, musiało szukać pomocy gdzieś na emigracji. Wtedy byliśmy wdzięczni innym narodom za taką pomoc, a dziś odwdzięczamy się podobną pomocą, abyśmy sami nigdy nie musieli z tego korzystać. To jednak sporo kosztuje. Co miesiąc budżetu państwa wiele miliardów złotych przekazywanych jest na pomoc uchodźcom. Wspomniał pan o zaangażowaniu Unii Europejskiej w pomoc uchodźcom. Jak ocenia to zaangażowanie opozycja? Poseł Paweł Krutula. Oczywiście zaangażowanie mogłoby być większe, żeby wspomóc nas w wydatkowaniu w kosztach utrzymania tych rodzin, które uciekają z terenów wojennych. Przede wszystkim są to kobiety i dzieci. Każde kolejne euro do naszego budżetu, które by było im przekazane, na pewno ułatwiłoby im życie i normalne funkcjonowanie na lepszym ewentualnie poziomie. My jako klasa polityczna, uważam, od lewa do prawa, tutaj się zgadzamy, że trzeba, chociaż może z jednym wyjątkiem Konfederacji, która tutaj niestety dolewała niejednokrotnie oliwy do ognia, jeżeli chodzi o przyjmowanie w takiej ilości, bo nie zapominajmy, że naszą granicę przeszło ponad 8 milionów uchodźców z Ukrainy i tutaj jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, musimy im pomagać, powinniśmy pomagać i to czynimy i to bardzo dobrze świadczy o naszym społeczeństwie, o samorządach, również tutaj rząd, który też oczywiście się do tego włączył. Musimy robić wszystko, żeby ten konflikt na Ukrainie jak najszybciej się zakończył i lobbować za dostarczaniem militariów dla armii ukraińskiej, żeby zwyciężyła z terrorystą Putinem, żeby nie było żadnego żołnierza na terenie wolnego kraju Ukrainy. I trzymamy kciuki, żeby tak się zadziało i robić powinniśmy wszystko, żeby lobbować na arenie europejskiej czy światowej, żeby ta pomoc nie ustawała i przez nasz hub w lotnisku pod Rzeszowem w Jesionce taka kroplówka dla Ukrainy cały czas jest i z naszego terytorium codziennie 24 godziny na dobę takie transporty militarne czy też humanitarne przekraczają naszą granicę i to dobrze świadczy o naszym społeczeństwie, naszym narodzie. O militarnym wsparciu jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej audycji, ale jeszcze skupmy się na pomocy uchodźcom. Polska dostała na razie ponad 140 milionów euro z Unii na pomoc uchodźcom, ale w 2015 roku
Ludzie uciekali z ogarniętej wojną Syrii do Turcji i tureckie władze otrzymały wtedy 6 miliardów euro. Różnica jest znaczna. Czy to jest ta europejska solidarność, jedność, o której tak lubią mówić unijni liderzy? Poseł Krzysztof Truskolaski. Unia Europejska też przez sankcje pokazała, że zależy im na tym, aby Rosję jak najbardziej odizolować od świata Zachodu. Rzeczywiście ta pomoc mogłaby być większa, to jest jasne. I mam nadzieję, że polskie władze, ale również władze innych krajów Unii Europejskiej będą lobbowały, aby Unia Europejska jeszcze bardziej finansowo zaangażowała się w pomoc dla uchodźców. Ale my jako Polska, tak jak pan minister Piątkowski powiedział, współpraca rządu, samorządu i zwykłych Polaków pokazała, że my swoimi siłami również damy radę wiele zdziałać. I widzieliśmy, co się działo w lutym, w marcu, nawet w moim biurze poselskim, za co chciałbym serdecznie podziękować wszystkim białostoczanom, wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego. Ludzie licznie przynosili produkty, ludzie licznie przynosili dary dla uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, ale również dla osób, które zostały w ogarniętej wojną Ukrainie. I my pokazaliśmy jako Polska, że jesteśmy solidarni. My pokazaliśmy jako Polska, że umiemy zaangażować się w pomoc naszemu sąsiadowi. Ale też pokazaliśmy jako Polska, że umiemy współpracować ponad podziałami politycznymi, bo wszystkie partie, oprócz Konfederacji, zaangażowały się w to, aby tym Ukraińcom pomagać. I my nadal pomagamy i nie możemy o tej pomocy zapominać. Jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, to rzeczywiście na początku niektóre kraje, tak jak na przykład Niemcy, które no są jedną z silniejszych gospodarek Unii Europejskiej, no troszeczkę opóźniły się z tą pomocą, nie oszukujmy się, i nie zaangażowały się tak bardzo, jak powinny. Przecież Niemcy są kolejnym krajem po Polsce, który jest narażony na falę uchodźców z Ukrainy i niestety Niemcy no, nie zaangażowały się tak, jak powinny, ale uważam, że ostatnio trochę zmieniły podejście. Jeżeli chodzi o pomoc militarną, jak najbardziej, chociażby pomoc uchodźcom, czy to nie jest kropla w morzu potrzeb, 140 milionów euro, kiedy 6 miliardów dostaje rząd w Turcji, gdzie ta fala uchodźców jest znacznie mniejsza. Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc to była pomoc zewnętrzna. Zresztą Unia Europejska dbała o to, żeby ta fala uchodźców nie przelała się na przykład do Polski, tak? Ale w tym momencie mam nadzieję, że ta pomoc będzie większa i tak jak powiedziałem na początku, mam nadzieję, że rządy państw Unii Europejskiej będą negocjowały, aby ta pomoc była jak największa. Ale panie redaktorze, nie tylko Unia Europejska. Również UNICEF między innymi w Białymstoku bardzo się zaangażował i dostaliśmy jako Białystok również parę milionów euro na to, aby pomóc dzieciom uchodźców z Ukrainy. Zostały doposażone placówki szkolne, więc to też pokazuje, że nie tylko Unia Europejska, ale inne organizacje międzynarodowe też się angażują w to, żeby uchodźcy ukraińscy, te osoby, które uciekają przed wojną, no miały tutaj normalny byt. I jako wszyscy Polacy, ale również rząd, samorząd, robimy wszystko, aby tak było. Oczywiście Unia Europejska powinna się zaangażować bardziej, miejmy nadzieję, że się zaangażuje bardziej. I też jeżeli chodzi o sankcje, o których powiedziałem na początku, no wszystkie kraje praktycznie solidarnie są za tym, żeby te sankcje były jeszcze bardziej dotkliwe dla Rosji. Były problemy z Węgrami, ale mam nadzieję, że to tylko przejściowe problemy i Węgry również zaangażują się w to, żeby te sankcje nakładane na Rosję były jeszcze bardziej dotkliwe, żeby Rosja została w 100% odizolowana od Zachodu, żeby Rosjanie i Putin czuli to, że nie będzie żadnej współpracy z Unią Europejską, nie będzie współpracy z terrorystą, jakim jest krajem Rosja i jej przywódca Putin. Akurat też z tego co wiem udzielają pomocy uchodźcom, to są także znaczne wydatki z ich budżetu, natomiast organizacje międzynarodowe, w tym Unia Europejska, niestety znaczącej pomocy finansowej nie udzielają. Nawet ta pomoc UNICEF-u to w stosunku do wydatków, które ponosimy z budżetu państwa, to jest niewielka kropelka. Ja może tylko państwu powiem, że miesięcznie mniej więcej wydatki na uczniów ukraińskich, dzieci w przedszkolach, które pochodzą z Ukrainy, które są z rodzin uchodźców, to jest około 200 milionów złotych miesięcznie. A wspomniał pan o wielkości pomocy z Unii Europejskiej na wszystkie działania, które są skierowane przeciwko uchodźcom. Ja może tylko wspomnę, że UNICEF, wchodząc do nas i inne organizacje międzynarodowe, miały ze sobą doświadczenie
doświadczenia z uchodźcami z innych kontynentów, na przykład z Afryki, i wyobrażały sobie, że w Polsce będą tworzone obozy dla uchodźców, takie miasteczka namiotowe, w których ci uchodźcy będą mieszkali, i byli bardzo zaskoczeni tym, że na skutek działań państwa i także przy pomocy samorządów, ale i zwykłych obywateli, mieszkańcy Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy znaleźli takie normalne warunki do życia. To jest rzecz niespotykana, można powiedzieć, na skalę światową. Chyba najważniejsze jest to, że Polacy otworzyli swoje domy przed uchodźcami i nie trzeba było ich jakoś do tego specjalnie zachęcać. To prawda, ale tu była także pomoc finansowa ze strony państwa. Proszę pamiętać, że jest dziś ta możliwość udzielenia schronienia finansowana przez państwo. Poseł Krzysztof Truskolaski wspominał o sankcjach, które kiedy były wprowadzane tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, miały być miażdżące. I teraz mamy pierwszy, drugi. Teraz już doszliśmy do 9. pakietu sankcji. Jak oceniać to działanie Unii Europejskiej? Czy ile pakietów sankcji jeszcze przed nami? To chyba oznacza, że poprzednie pakiety nie były zbyt skuteczne, skoro trzeba było bardzo szybko uchwalać kolejne pakiety sankcji. Przypomnę, że Polska należała do tych państw, które od samego początku mówiły o daleko idących restrykcjach, natomiast nasi partnerzy z Unii Europejskiej niekoniecznie do tego typu działań byli przekonani. Pan poseł wspominał chociażby o Niemczech, które jeszcze przecież przed wybuchem wojny wręcz miały bardzo dobre relacje z Rosją, mimo tego, że agresja rosyjska miała już kilka lat miejsce wcześniej na terenie Ukrainy czy w Gruzji, a mimo to Niemcy traktowały Rosjan jako strategicznego partnera w swojej polityce energetycznej. Przypomnę spór wokół Nord Streamu 1 i Nord Stream 2. Niemcy, łącznie z oficjalnymi przywódcami tego państwa, traktowali oficjalnie przynajmniej te przedsięwzięcia jako działania czysto biznesowe i nie chcieli słuchać o tym, że może być to także związane z pewnym zagrożeniem politycznym, a nawet i militarnym. Agresja na Ukrainę i dalszy przebieg wydarzeń wyraźnie pokazały, że to, o czym mówiło Prawo i Sprawiedliwość, polski rząd na arenie międzynarodowej, niestety się spełniło. I można powiedzieć, że tuż po wybuchu wojny wiele rządów państw zachodnich przyznało rację polskim władzom, mówiąc o tym, że trzeba było częściej nas słuchać, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Nie przyłożyło się to niestety na konkretne działania związane z sankcjami. To wiąże się także między innymi z tym, że wiele państw Unii Europejskiej bardzo mocno uzależniło się od surowców energetycznych z Rosji i nie byli w stanie tak naprawdę z dnia na dzień pozbyć się dostaw ropy, gazu czy innych surowców energetycznych z Rosji. Być może z tego częściowo wynikała taka wstrzemięźliwość tych rządów, ale to zdecydowanie osłabia sankcje i powoduje, że Rosja w mniejszym stopniu odczuwa te wspólne działania międzynarodowe. Zastanawiam się, ile w tych restrykcjach jest działania politycznego i ile chęci realnego odizolowania Rosji od Zachodu. Poseł Paweł Krutul. Rosja to jest potężne państwo na glinianych nogach, jeżeli chodzi o ekonomię, o funkcjonowanie państwa. Oni opierają się tylko i wyłącznie na surowcach energetycznych. I Europa niestety przez lata importowała to, traktując to jako jedyne źródło dostaw tego surowca w wielu krajach. Przypomnijmy również, że czołowi politycy z Zachodu zasiadają w spółkach tychże rosyjskich i na pewno tutaj biznes miał ogromny wpływ na podejmowanie tych sankcji, bo też ten biznes ma duży wpływ na polityków w Unii Europejskiej. Niemniej jednak musimy zrobić wszystko i uważam, że kierunek jest Europy dobrych. Wiadomo, że to nie zrobimy tego z dnia na dzień, że się staramy się uniezależnić od kierunku rosyjskiego, bo Rosja bez eksportu gazu, ropy, czy też innych surowców, węgla, po prostu dostaje zadyszki i zaczyna im brakować środków. To, co może przewrócić Rosję, to są obywatele rosyjscy. To jest to, że żyje im się coraz gorzej, produktów brakuje. Przez te sankcje, bo to jest 9. pakiet, jak pan redaktor powiedział, nie eksportuje Europa dużej ilości asortymentu i towaru na rynki, co jest potężnym rynkiem dla przedsiębiorstw, dla krajów w Europie. No, Europa przez to też oczywiście ma mniejsze wpływy do budżetu. Niemniej jednak udało się to przewartościować, że euro, czy też waluta inna nie jest ważniejsza od śmierci
śmierci, które funduje na co dzień Putin i jego armia narodowi ukraińskiemu, i to jest najważniejsze, najistotniejsze, i uważam, że Europa coraz bardziej trafniej dobiera te sankcje. Niestety... Ostatnio byłem bardzo zaskoczony, kiedy wprowadzono limit cenowy na rosyjską ropę, wynosi on $60 za baryłkę, i spojrzałem na cenę ropy na moskiewskiej giełdzie i tam wynosiła ona $50 za baryłkę. Topiący, panie redaktor, topiący brzytwy się chwyta. To jest jedyna rzecz, którą oni mogą sprzedać, a przecież nie mają żadnej innej gałęzi przemysłu, którą mogliby zawalczyć na rynkach europejskich czy światowych. Tylko rodzi moje pytania, jaką skuteczność ma ustalenie limitu cenowego, który jest i tak wyższy od ceny ropy, która jest aktualnie sprzedawana na moskiewskiej giełdzie? Panie redaktorze, pan dobrze wie, że jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji na Kremlu, jest ona podejmowana przez jedną osobę. W Unii Europejskiej muszą się zebrać wszyscy premierzy ze wszystkich krajów i musi być ta decyzja jednogłośna. Nie zapominajmy, że są kraje członkowskie, które sprzyjają polityce Putina, choćby są to Węgry, które Orban w umiejętny sposób potrafi tak szachować, żeby dla siebie jak najwięcej wywalczyć kosztem innych krajów Unii Europejskiej. My też do tego należymy. Powinniśmy mówić jednym głosem, a nie jest to proste, bo Unia musi podejmować decyzje jednogłośnie. Polska była jednym z pierwszych krajów, które zaczęły przekazywać broń Ukrainie. Jak oceniać zaangażowanie innych państw właśnie w to militarne wspieranie walczącego kraju? Poseł Krzysztof Truskolaski. Rzeczywiście Polska się bardzo zaangażowała w ten proces dozbrajania Ukrainy. Gdyby nie Polska i inne kraje członkowskie NATO, chociażby Stany Zjednoczone, to Ukraina nie broniłaby się tak długo. Ja mam nadzieję, że to dozbrajanie nadal będzie trwało. Ja chciałbym tylko przypomnieć, drobna rzecz, ale jednak pokazuje, że to wszyscy Polacy chcieli się angażować w pomoc militarną, również pomoc militarną dla Ukrainy. Jeden z dziennikarzy zorganizował akcję na zrzutce.pl Bajraktar dla Ukrainy. I w ciągu zaledwie kilku czy kilkunastu dni udało się tą kwotę nazbierać. Udało się tego Bajraktara kupić, co się później okazało, że Turcja za darmo tego Bajraktara przekazała dla Ukrainy, a te pieniądze poszły na inne cele militarne. To serce rośnie. To pokazuje, że Polacy na serio wzięli sobie to, że ta wojna jest obok nas, obok naszych granic. Jeżeli Ukraina by się nie obroniła, to wszystko mogłoby się zdarzyć. Cieszy mnie ta pomoc rządu, cieszy mnie to, że Polacy tak licznie zaangażowali się właśnie i polski rząd w pomoc militarną, ale wspomniałem o Stanach Zjednoczonych, to jednak Stany Zjednoczone są tą podstawą. To prezydent Biden, który wygrał niedawno wybory w Ameryce, postawił wszystko na jedną kartę i rzeczywiście powiedział, że Ukrainie trzeba pomóc, że Ukrainę trzeba bronić, z czego się bardzo cieszę. Nie wiem, jakby to było, gdyby prezydentem był Donald Trump, bo uważam, że tak mocno nie zaangażowałby się w pomoc dla Ukrainy. Dzięki temu, że to Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to my jako Polska naprawdę możemy wiedzieć, że Stany Zjednoczone są bardzo wiarygodnym partnerem Unii Europejskiej, bardzo wiarygodnym partnerem i członkiem, a nawet jednym z liderów NATO, ale też przyjacielem Polski, za co warto podziękować, ale warto też o tym cały czas przypominać, że nie tylko ta pomoc jest wysyłana na Ukrainę, ale również jest wzmacniana nasza granica NATO. A jak oceniać postawę Niemiec w takim przypadku? Jeżeli Niemcy mówią, nie, baterie Patriot nie mogą trafić na Ukrainę, po tragedii w Przewodowie była dyskusja na ten temat, że Niemcy zadeklarowały, że mogą przekazać swoje baterie Patriot do Polski. Polska zaproponowała, żeby te baterie przekazać Ukrainie. Niemcy się nie zgodziły, polski rząd to przyjął, a niedługo później Wołodymyr Zełański odwiedza Waszyngton i tam pada deklaracja ze strony Joe Bidena, że amerykańskie baterie Patriot trafią na Ukrainę. Niemcy nie mogły się zdecydować na taki krok? Ale należy się, panie redaktorze, tylko z tego cieszyć, że będzie
będziemy mieć i baterię Patriot po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. Bardzo dobrze, że Niemcy przekazały te baterie również dla nas, dla Polski, aby ewentualnie bronić się przed atakiem wroga, ale Stany Zjednoczone poszły krok dalej i przekazały te baterie Ukrainie. Mówił pan o Niemcach i rzeczywiście przez większą część tej wojny, no ich zaangażowanie było bardzo mizerne, jeżeli chodzi o zaangażowanie militarne i mogę to powiedzieć wprost, ale na szczęście w pewnym momencie Niemcy również zobaczyły, że NATO jest zagrożone i trzeba się bardziej zaangażować i to jest bardzo decyzja dobra, że również zostały te baterie Patriot przekazane Polsce, bo nasza granica, zewnętrzna granica NATO jest bardziej chroniona, a dzięki Ameryce, tak jak pan redaktor wspomniał, również Ukraińcy będą mieli dostęp do Patriotów. Czy w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami zmiany postawy Niemiec wobec wojny na Ukrainie? Bez wątpienia. Po Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi kwotowo, Niemcy dostarczają, są drudzy, jeżeli chodzi o pomoc militarną. Oczywiście na początku wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy zastrzeżenia, że za długo to trwało, bo posiadają sprzęt, posiadają przedsiębiorstwa produkujące broń, są liderem produkcji broni w Europie. A jeżeli chodzi o Patrioty, technicznie nie było to do zrealizowania, żeby Niemcy przekazały bezpośrednio dla armii ukraińskich Patriotów, bo Patrioty nie mogły być obsługiwane przez żołnierzy, którzy nie są przeszkoleni. My kupiliśmy... jeszcze nie mamy własnych baterii na naszym terenie i jeszcze nie mamy przeszkolonych, nasze wojsko jeszcze się szkoli, chciałem zauważyć. Jeżeli wojsko natowskie w tym momencie, żołnierze z Bundeswehry by pojechali na Ukrainę, to byłoby równoznaczne z tym, że NATO przystąpiło do wojny. Także wszystkie inne teorie spiskowe są można po prostu wsadzić między mrzonki. To trwa. Teorie spiskowe, czyli? Baterie dopiero mogą trafić, jeżeli będą żołnierze ukraińscy przeszkoleni i to, co powiedział prezydent Biden, przekażą im baterie, a ekspresowo postarają się przeszkolić żołnierzy ukraińskich w 6 miesięcy. A normalnie minimum to jest 9 miesięcy. Także, panie redaktorze, to nie chodzi, żeby wywieźć tam baterie i żeby je w pierwszych godzinach stracić. Chodzi, żeby one były skuteczne, bo to jest bardzo drogi sprzęt. Podobnie mogli zrobić przecież Niemcy. Nikt nie mówił o tym przecież, że baterie Patriotów mają trafić na Ukrainę z dnia na dzień, bo jest to zbyt skomplikowany sprzęt. Ale do Polski mogą skończyć z dnia na dzień. A argumenty polskiego rządu mówiące o tym, że skuteczna obrona polskich granic byłaby dużo bardziej skuteczna, gdyby te Patrioty znajdowały się na terenie Ukrainy, bo przecież z pewnym wyprzedzeniem trzeba zwalczać rakiety wroga, które nadlatują do granic. I postawienie baterii na samej granicy tak naprawdę nie do końca spełni swoje zadanie. Ale Niemcy na szczęście rzeczywiście troszeczkę zmieniły stosunek do wojny na Ukrainie. Mówię o zaangażowaniu w dostarczanie sprzętu militarnego, ale trzeba pamiętać, że przez wiele miesięcy były to raczej puste deklaracje, za którymi nie szły realne czyny. Kanclerz Olaf Scholz mówił o jakiejś pomocy, miło się wypowiadał o Ukraińcach broniących w dużej mierze także i Europy, ale jednocześnie opóźniano dostawy sprzętu i to tak naprawdę niewiele się do końca zmieniło. Amerykanie są zdecydowanie największym państwem, które udziela zdecydowanie największej pomocy militarnej i finansowej Ukrainie. Pamiętajmy, że chodzi nie tylko i wyłącznie o wysyłanie broni, ale i także pomoc finansową, gospodarczą, bo państwo ukraińskie w wyniku działań wojennych jest na skraju wyczerpania gospodarczego. Tak naprawdę bez pomocy finansowej z Zachodu nie byłoby w stanie funkcjonować i bez tej pomocy amerykańskiej. Polacy, zwłaszcza w pierwszym okresie, udzielili pomocy, która była najbardziej potrzebna, wysyłając sprzęt podobny do tego, jaki Ukraińcy używali już wcześniej. Dzięki temu mogli powstrzymać ofensywę rosyjską na samym początku. Natomiast dziś Polska, choćby ze względów gospodarczych, nie jest w stanie udzielać tak wysokiej pomocy jak inne, dużo bogatsze państwa Zachodu. I tu zaangażowanie Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Niemiec, powinno być zdecydowanie większe niż realnie jest. Panie ministrze, idąc z pana tokiem rozumowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego terenu, Podlasia, no jesteśmy terenem przygranicznym, to jeżeli chcielibyśmy, żeby tak samo analogicznie baterie znajdowały
znajdowały się na terytorium Ukrainy, to muszę pana rozczarować, że na terenie Białorusi czy obwodu kaliningradzkiego takie baterie natowskie nie staną, żeby chronić naszych ziem. Także, Nikt tego nie proponował, panie pośle, bo znamy realia geopolityczne. Znamy realia geopolityczne i że baterie z Niemiec mogły trafić z drona z dnia na dzień, a minister Błaszczak zaczął na tym uprawiać politykę, co szkodzi tylko i wyłącznie bezpieczeństwu naszego terytorium. Minister Błaszczak jest tym ministrem, który kojarzyć się będzie Polakom ze zwiększeniem liczebności armii, z zakupem nowoczesnego uzbrojenia i doprowadzeniem do tego, że polska armia będzie dużo skuteczniej broniła polskich granic, gdyby była taka potrzeba. Minister Błaszczak zaczął działać i stawać na wysokości zadania po 24 lutego. Przez 7 lat nasze niebo, tak jak zapewnia, miało być bezpieczne, a na dzień dzisiejszy giną nasi Polacy. Mieliście na to 8 lat, niestety tego nie zrobiliście. Zdecydowanie zwiększyliśmy bezpieczeństwo Polaków i polskich granic. Jednak, panie redaktorze, panie ministrze, niczego nie zdziałamy. Do tej pory, w tej audycji, nie będziemy oceniać działań resortu obrony. Skupmy się na tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Liczymy wszyscy na to, że wsparcie militarne będzie jeszcze większe. Skutki wojny odczuwa cała Europa. O inflacji i kryzysie energetycznym porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji. Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. W wyniku wojny stanęliśmy w obliczu kryzysu energetycznego. W kwietniu Rosja zatrzymała dostawy gazu do Polski. W odpowiedzi polskie władze wprowadziły embargo na rosyjski węgiel. Czy teraz, kiedy widzimy aktualną sytuację na rynku, możemy ocenić, że poradziliśmy sobie z energetycznym szantażem Putina, czy może jest wręcz przeciwnie? Wydaje się, że tak. Były przejściowe kłopoty, były też obawy, czy uda się zaimportować odpowiednią ilość surowców z innych państw niż Rosja. Ale przypomnę, że polski rząd prowadził już działania dużo wcześniej, wyprzedzając o wiele lat wybuch wojny na Ukrainie i chociażby uniezależniliśmy się dzięki budowie gazoportu w Świnoujściu, dzięki Baltic Pipe, czyli tej nitce gazociągu, która pozwala na przesyłanie gazu z okolic Norwegii i także dywersyfikując, czyli różnicując źródła dostaw ropy naftowej, uniezależniliśmy się w dużej mierze od dostaw ze strony Rosji. Największe obawy, jak rozumiem, zwykłych obywateli budziła kwestia dostaw węgla. Premier Morawiecki wyraźnie wskazywał na działania ze strony spółek Skarbu Państwa, które pozwoliły na import, wydaje się, nawet większych ilości węgla niż te, które są dziś potrzebne na polskim rynku. I tu także we współpracy z samorządami udało się doprowadzić do dystrybucji tego węgla. Także dziś wydaje się, że na rynku węgla nie brakuje i w obliczu zimy nie powinno zabraknąć tego surowca, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wojna na Ukrainie doprowadziła do wzrostu cen surowców. Mówiliśmy już o tym mechanizmie. Rosja jest przecież jednym z ważniejszych eksporterów surowców energetycznych na świecie i zaprzestanie wysyłania przez nią gazu, ropy czy węgla do jakiejś części świata musiało doprowadzić do wzrostu cen tych surowców. I stąd tarcze antyinflacyjne, które miały pozwolić Polakom na złagodzenie tych negatywnych skutków wojny na Ukrainie, tych skutków wpływających na ceny surowców energetycznych. Czy w ocenie opozycji poradziliśmy sobie z widmem poważnego kryzysu energetycznego, tym, że Polacy nie będą mieli czym ogrzewać domów? Poseł Krzysztof Truskolaski. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, niestety te działania rządu były spóźnione. Zdecydowanie spóźnione, bo rząd, tak jak donoszą różne agencje, panie redaktorze, proszę dać mi rozwinąć chociaż jedno zdanie. Jeżeli rząd podobno wiedział już od listopada 2021 roku, że ta agresja Rosji na Ukrainę jest realna i może się zdarzyć, to już od tamtego czasu rząd nieoficjalnie powinien zabezpieczyć Polaków na przyszłą zimę. Niestety tak się nie stało. Chciałbym tylko przypomnieć, że w czerwcu 2022 roku pani minister Moskwa, odpowiedzialna za politykę energetyczną naszego kraju, politykę klimatyczną, powiedziała, że węgiel będzie po 960
złotych, że będzie można bez problemu go kupić. No niestety, później się z tych słów z ona i premier Morawiecki wycofali i węgiel był dużo, dużo droższy. Polacy też spanikowali, zaczęli kupować węgiel po 4-4,5 tysiąca złotych za tonę. No a rząd niestety dopiero w listopadzie zaczął dystrybuować ten węgiel, który miał być wprowadzany z innych części świata. Więc ta reakcja była za późna, ale nie ma co się dziwić, że ta reakcja była za późna. Jeżeli w latach 2000, od roku 2016 roku ten import węgla z Rosji wzrastał. 2016 5,2 miliona ton, 2017 już 8,6 miliona, a w 2018 roku, szanowni państwo, sprowadziliśmy jako Polska 13,1 miliona ton węgla. Więc a z czego to wynikało? My się uzależnialiśmy niestety coraz bardziej od Rosji, panie redaktorze. Pan doskonale, że polityka Unii Europejskiej zmuszała państwa unijne do tego, aby ograniczać wydobycie węgla, w tym także węgla w Polsce. To państwo tę politykę prowadzili i tu polski rząd nie miał tak naprawdę wyjścia. Dopiero wojna na Ukrainie doprowadziła do pewnej rewizji postępowania części państw unijnych i podobnie stało się w Niemczech, które odchodziły od pewnych źródeł energii i dopiero wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny zmusiły władze niemieckie do tego, aby chociażby powrócić do atomu i nie pozwolić na wygaszenie części kopalni węgla. Mówi pan o rządach Donalda Tuska, to proszę bardzo, w 2015 roku 4,9 milionów ton, więc to jest ponad dwa razy mniej. Ale jeszcze raz powtórzę, polityka klimatyczna Unii Europejskiej bardzo wyraźnie wpływa na sposób funkcjonowania gospodarek, w tym także na wydobycie kopalin. Polityka Unii Europejskiej zabrania wręcz wydobywania węgla i w perspektywie nieodległej zmusza rządy europejskie do tego, aby zaprzestać skorzystania z tego źródła. Dlatego trzeba było przechodzić od 2015 roku, panie ministrze, od tego czasu, kiedy zaczęliście rządzić, na odnawialne źródła energii. Tak jak chociażby wiatraki. Chciałbym przypomnieć, że od 2015 roku nie powstał ani jeden wiatrak w Polsce, bo tak zmieniliście prawo. Teraz z tego się wycofujecie. Robicie wszystko, aby zmienić ustawę. Nie zgadza się na to bodajże Solidarna Polska, czyli wasz koalicjant, ale chcecie zmienić ustawę i znowu te wiatraki budować w Polsce. I bardzo dobrze. Ale przez 7 lat nie działo się niestety nic. Te odnawialne źródła energii, które powinny powstawać w Polsce, tak jak wiatraki, powinny być jednym z głównych. Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na odnawialne źródła energii. Tak, panie ministrze, ale przy budowie wiatraków trzeba między innymi brać pod uwagę także skutki zdrowotne funkcjonowania tych farm. I temu służyła ustawa. Nie będzie tych skutków zdrowotnych? Trzeba zmienić przecież ustawę. Ale trzeba rozmawiać o tym, jakie były... Przez 7 lat były problemy, a teraz nie będzie problemu. Trzeba rozmawiać o tym, jakie były skutki tej ustawy i czy niektóre założenia tej ustawy można w jakiś sposób zrewidować. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Wiatraki są niestabilnym źródłem energii. Chociażby Niemcy wyraźnie to odczuły. Miały w tamtym roku kilka sytuacji, w których groził im po prostu blackout. Nasza dyskusja przeniosła się na lata ubiegłe, a nie miniony rok. Czy w tej sytuacji, w której byliśmy w minionym roku, poradziliśmy sobie z tym ryzykiem, że Polacy nie będą mieli czym ogrzewać domów? To powrót do mojego pierwszego pytania. Czy poradziliśmy sobie? Powiem jeszcze jedno, panie redaktorze. Już powiedziałem, że działania rządu były zdecydowanie spóźnione, więc odpowiedziałem na pana pytanie, ale jeszcze wrócę do odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika. Do 1 kwietnia 2022 roku naprawdę te warunki, na których były montowane farmy fotowoltaiczne, przydomowe farmy fotowoltaiczne, były bardzo korzystne dla prosumentów, konsumentów i Polacy naprawdę chcieli, aby ich domy miały odnawialne źródła energii. Ale niestety po 1 kwietnia zmieniły się przepisy i te przepisy już nie są tak stabilne. Nie gwarantują już cen dla prosumentów i niestety coraz mniej osób te farmy przydomowe, farmy fotowoltaiczne instaluje. A widzimy, co się dzieje z cenami energii. Od 1 stycznia wraca VAT. 23% VAT-u, między innymi na prąd, gaz, ale też
paliwa. Panie redaktorze, ale jednocześnie są ustawy, które gwarantują stałe ceny energii dla przeciętnego odbiorcy. Bo zaraz powiecie państwo, że Komisja Europejska zeszliśmy na tematy nakazuje, związane z jeszcze aby poprzednimi to latami był 23% z odnawialnymi źródłami energii. Panie redaktorze, poseł Paweł Krutul, latami, jeżeli rozmawiamy o tym roku, o 2023 roku, rzeczywiście były tarcze inflacyjne, o których pan mówił, ale jeszcze kilka tematów mamy do poruszenia, a skupiliśmy się na latach ubiegłych, a nie minionym roku. Nadal ogromna część działań osłonowych działa także w roku 2023. Niestety słuchacze w tej chwili nie są w stanie w ogóle nas zrozumieć, dlatego teraz oddaję głos panu posłowi Pawłowi Krutulowi, czy w sytuacji rynkowej, kiedy się znaleźliśmy po inwazji Rosji na Ukrainę, poradziliśmy sobie z takim ryzykiem, że właśnie Polacy nie będą mieli czym grzać w domach? Staramy się z tym radzić, tylko pytanie, za jaką cenę Polacy będą musieli grzać swoje domy, to jest zasadnicze pytanie, bo nie wszystkich po prostu najzupełniej na to stać. Zaczynając od pana pytania, jeżeli chodzi o gaz, to Rosjanie odcięli nam gaz, nie my z niego zrezygnowaliśmy. To jest pierwszy raz. To, co zrobiliśmy, to wstrzymaliśmy... To, co powiedziałem, Rosja zatrzymała dostawy gazu do Polski, a my wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel. Okej. Na węgiel wprowadziliśmy embargo, a mając wcześniej wiedzę od wywiadu wojskowego, nie zrobiliśmy zapasów, chociaż minister rządu Prawa i Sprawiedliwości informowała o tym premiera Mateusza Morawieckiego, że takie zapasy trzeba uczynić. Importujemy dalej ruską ropę. Zapłaciliśmy w zeszłym roku z tego, co się nie mylę, prawie 7 miliardów, także finansujemy terrorystę Putina. Ale to znaczy, że inne państwa zachodu nie importują? Polska ma być jedynym państwem, które nie importuje ropy? Mówimy teraz o naszym kraju, nie mówimy o innych krajach. Mamy rynki sprzedaży tego surowca, mamy dostęp do morza, chciałbym przypomnieć. Inne kraje tego nie posiadają w Europie i są zmuszone, bo nie mają takiej możliwości zdywersyfikowania tego z dnia na dzień. Nie mamy z dnia na dzień możliwości dywersyfikacji. Wydaje mi się, że wiele krajów zachodu ma dostęp do morza. Zagrożenie, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, pokazało już 2014 rok. Rządzicie państwo 8 lat. Nie wiem, ile chcielibyście jeszcze rządzić, żeby tą dywersyfikację zmienić. Polacy zdecydują. Tak, miejmy nadzieję, że to w październiku się stanie i Polska stanie się normalnym krajem. Mam nadzieję, że żyjecie od wielu lat. Wysokie koszty energii wpłynęły na portfele wszystkich Polaków. Boleśnie to odczuli także kredytobiorcy. Czy polityka Narodowego Banku Polskiego i rządu była spójna? Staraliśmy się wprowadzać działania osłonowe tak, aby Polacy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki wojny. Także z naszej dzisiejszej dyskusji, chociaż w części spraw się nie zgadzamy, wynika chyba jedno, że nikt w zasadzie nie kwestionuje tego, że ta wojna w największym stopniu przyczyniła się do tych kłopotów gospodarczych, które dotykają nie tylko Polskę, ale całą Europę i w dużej mierze znaczną część świata. Bo przecież wojna doprowadziła do bardzo poważnych wzrostów cen surowców energetycznych. To oczywiście przekłada się także na ceny towarów konsumpcyjnych, ceny towarów na rynkach, no bo przecież jeżeli więcej musimy zapłacić za energię, to i wytworzenie towarów musi kosztować więcej. To jest zdecydowanie największy wpływ na inflację. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, bo ona tu odgrywa także ważną rolę, do pewnego momentu starali się nie podnosić stóp procentowych, aby dodatkowo tej inflacji jeszcze nie napędzać, ale ponieważ Polska jest fragmentem, tylko wyłącznie fragmentem rynku światowego, to co się dzieje na całym rynku światowym w gospodarce musiało także dotknąć i polskiej gospodarki. My jako władze państwowe staraliśmy się odpowiadać działaniami osłonowymi wobec Polaków. Stąd tarcze antyinflacyjne, antykryzysowe, które skierowane są zarówno do zwykłych obywateli, jak i do przedsiębiorców. Podobne działania były podejmowane także w okresie epidemii. Natomiast budżet państwa nie jest w stanie całkowicie udźwignąć wszystkich kosztów inflacji. To, o czym mówił pan premier Morawiecki. Toczy się wojna i wojna niestety kosztuje. Jednym z kosztów wojny są wyższe ceny i niestety te ceny częściowo przekładają się także na poziom życia Polaków. Czy polityka rządu, polityka Rady Polityki Pieniężnej to jest pewnego rodzaju balansowaniem między tym, żeby ceny nie rosły za wysoko, za dużo, a
z drugiej strony ograniczyć skutki tych rosnących cen? Proszę Państwa, żeby polityka była skuteczna, to trzeba się otaczać fachowcami, a nie nominantami politycznymi. Nie uważam za fachowca prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo... Profesor ekonomii, chciałbym, żeby pan miał takie wykształcenie i doświadczenie, jak ten pan. Ja bym chciał, żeby jeżeli coś mówi profesor ekonomii, żeby się to później sprawdzało na rynkach, a zupełnie idzie to w drugą stronę. Po to zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i po to ma cały sztab fachowców, wydawać by się mogło wokół siebie, żeby te prognozy były skuteczne. Niestety niejednokrotnie pokazał swoją nieudolność w tym, co wygłaszał na konferencjach prasowych i przez co rosła inflacja w naszym kraju. Jeżeli chcielibyśmy zatrzymać inflację w naszym kraju, to powinniśmy mieć skuteczny rząd, a skuteczny rząd to jest taki rząd, który załatwia środki z KPO z Unii Europejskiej, a trwa już to ponad 22 miesiące. Jeżeli nie jesteście państwo skuteczni, to po prostu zrezygnujcie. Oddajcie osobom, które te środki do naszego kraju spowodują, że wpłyną i zasilą naszą gospodarkę. O fundusze z KPO będę pytać jeszcze. To będzie ostatnie pytanie, jeszcze krótko na temat polityki, Rady Polityki Pieniężnej, Narodowego Banku Polskiego i rządu. Działania Rady Polityki Pieniężnej i prezesa NBP były zdecydowanie spóźnione. Stopy procentowe trzeba było wnosić wcześniej. Panie redaktorze, to nie tylko stopy procentowe, ale między innymi też stopa rezerw obowiązkowych. To by przekładało się na to, że banki podnosiłyby oprocentowanie i ludzie by nie wydawali tak pieniędzy, bo mogliby trzymać pieniądze na lokatach. Chciałbym przypomnieć, że oprocentowanie lokat jest dużo niższe niż stopy procentowe kredytów. No niestety teraz te kredyty są bardzo drogie. Zawsze tak jest, bo inaczej banki by nie zarabiały pieniędzy. No wiem panie ministrze, że chciałbym, żeby banki zarabiały pieniądze, ale w nie, panie pośle, tak, ja tylko mówię o tym, jak w praktyce funkcjonują banki. One sprzedają pieniądze i w związku z tym kredyt zawsze będzie trochę droższy niż lokaty. A że większość banków jest bankami państwowymi, jak pan doskonale wie, to jednak te banki powinny swoje zyski odłożyć na późniejszy okres, a teraz pomóc Polakom, bo Polacy naprawdę są w kryzysie i te raty kredytów hipotecznych wzrosły w większości Polaków, którzy mają kredyty hipoteczne, o ponad 100%. Jak sobie poradzić z tym, panie redaktorze, że ktoś płacił 2000 zł kredytu hipotecznego, teraz 4000? Czy wszystkim wzrosły zarobki o 100%? Sytuacja jest bardzo trudna. Pamięta pan, panie pośle, po obrad Sejmu, że przyjęliśmy ustawę, która ma pomóc kredytobiorcom. Sam pan pewnie też głosował za tym projektem ustawy. To jest jedno z wielu działań rządu i większości sejmowej, która tym razem na szczęście sytuacja miała jest bardzo trudna. My też proponowaliśmy działanie, pomóc Polakom, jest to skuteczne działanie. Żeby zatrzymać czas naszej audycji niestety tego nie powoli dobiega końca, dlatego na sam koniec bonusowe zapowiadane pytanie o Krajowy Plan Odbudowy. Proszę o odpowiedź tylko jednym zdaniem. Kiedy możemy spodziewać się wypłaty funduszy z Krajowego Planu Odbudowy? Platforma Obywatelska robi wszystko, żeby te pieniądze do Polski przypłynęły jak najszybciej. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski opóźnia się działanie. Kiedy możemy się spodziewać? I Polacy nie mogą z tych pieniędzy korzystać. A te pieniądze powinny już wspierać polski biznes, polskich obywateli, polskie samorządy. Kiedy pańskim zdaniem możemy się spodziewać? Moim zdaniem powinno być już dawno. Już 22 miesiące temu powinny być wszystkie umowy podpisane, aby te pieniądze do Polski wpływały. Niestety nie wpływają. Wszystko zależy od polskiego rządu. Jeżeli kroki milowe, które pan premier Morawiecki sam negocjował z Unią Europejską wraz z ministrem Szymańskim, jeżeli zostaną spełnione, to na pewno te pieniądze do Polski przypłyną. Powinno to się stać już dawno. Jeżeli się nie stało, to powinno się stać już. Zdań było wiele. Proszę Pawła Krutula o to, żeby jak najkrócej. Kiedy możemy się spodziewać wypłaty? Lewica głosowała za przyznaniem środków KPO dla Polski. Niestety dopóki mamy nieudolny rząd Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze z większym hamulcowym Solidarną Polską, nie wydaje mi się, żeby te środki szybko wpłynęły dla Polski. I my zdajemy sobie sprawę, że rząd największy bodajże od wielu, wielu lat w Europie się utrzyma i głód nie będzie zaglądał ich do ich domostw. Niemniej jednak Polakom żyje się coraz gorzej.
Dlatego chcemy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, żeby te środki jak najszybciej wpłynęły do naszego kraju, bo jak widać premier Mateusz Morawiecki i cały rząd sobie z tym nie jest w stanie od wielu miesięcy poradzić. Zdanie wielokrotnie złożone od posła Pawła Krutula, minister Dariusz Piątkowski, kiedy warto, aby te środki wpłynęły do polskiego budżetu, ale proszę pamiętać, że budżet polski jest wielokrotnie wyższy niż KPO. Jest to decyzja czysto polityczna ze strony Unii Europejskiej. Tylko i wyłącznie z tego powodu te pieniądze jeszcze nie są w Polsce. Tylko i wyłącznie dlatego, że Solidarna Polska tutaj blokuje, wasz koalicjant, panie te środki. Dlatego tych miał pan nie ma, szansę się wypowiedzieć. To jest wasza wina. Nie będę wypominał pana kolegów, którzy głosują przeciwko Polsce wielokrotnie w Parlamencie Europejskim. Temat Krajowego Planu Odbudowy dzieli scenę polityczną. O tym wszyscy doskonale wiedzą, także nasi słuchacze. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Rok 2022 w grach politycznych podsumowali wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Oraz poseł Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Słońca i zdrowia życzę. I ja również dziękuję serdecznie za spotkanie. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski. Do usłyszenia. Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.